Z bunkrów przenosimy się na powierzchnię. Ogromne prędkości i ryk silników potężnych maszyn. Tym charakteryzują się wyścigi na 1/4 mili. To bardzo widowiskowa konkurencja, w której biorą udział także Lubuszanie. Motocykl Arkadiusza Pawlukiewicza z Lubska ma 300 koni mechanicznych. Wyposażony jest w tak zwane turbodoładowanie i podtlenek azotu. Dzięki takiemu tuningowi może rozwijać ogromne prędkości. Na tym motocyklu pan Arkadiusz będzie startował w Mistrzostwach Polski na 1/4 mili, organizowanych przez Stowarzyszenie Sportów Samochodowych. Jak mówi mistrz polski Konrad Stopczyk, w tym sporcie liczy się przede wszystkim sprzęt. Jeśli chodzi o umiejętności zawodnika, oczywiście są ważne, natomiast jeśli ten poziom umiejętności jest zbliżony, to czas reakcji na zielone światła jest mniej więcej wyliczany na 50-60 koni, czyli to opóźnienie tego startu może być zniwelowane innym motocyklem. Dla pana Arkadiusza kontakt z wyścigami rozpoczął się w Pile. Raz pojechaliśmy na taką imprezę samochodową i tam były wyścigi. No i postanowiłem wystartować. No i od tego się zaczęło. W ubiegłym sezonie podczas startu w wyścigach na 1/4 mili pan Arkadiusz zdobył 3 razy trzecie miejsce. Przygotowanie motocykla do nowego sezonu kosztowało ponad 100 tysięcy złotych. W tym roku chce walczyć o tytuł mistrza Polski. Trzymamy zatem kciuki. A teraz w informacjach zapraszam.